MPK Wrocław jest pierwszym w Polsce przewoźnikiem, który zainstalował w swoich tramwajach panele w języku ukraińskim na pulpitach dla motorniczych. Dla początkujących Ukraińców, którzy teraz przyjechali, dopiero zaczynają i ten język słabo znają, dla nich to jest pomocne i dobre będzie. Wykonaliśmy tłumaczenia we współpracy z naszymi partnerami z tramwajów lwowskich. Bardzo istotne dla nas było, żeby to tłumaczenie było wykonane w języku żywym, takim, w jakim się posługują pracownicy tramwajów lwowskich. Jest to pewna specyfika języka, nie jest to taki nasz typowy język słownikowy. Te komunikaty wyświetlają się motorniczym w sytuacjach, tak jak powiedziałem, nietypowych i dla nas jest bardzo istotne, żeby w tych sytuacjach motorniczy nie tłumaczył, nie próbował zrozumieć dla siebie trudnego tekstu, tylko po prostu wykonał to, co jest najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa obsługi pojazdu i pasażerów. MPK Wrocław prowadzi już wstępne szkolenia dla nowych motorniczych narodowości ukraińskiej, a także proponuje kurs z języka polskiego. Wszystko zależy od tego, jak rzetelnymi i pilnymi uczniami będą, ale wierzę, że w ciągu 2 miesięcy pierwsi będą mogli wozić nas po ulicach Wrocławia, oczywiście po wcześniejszych egzaminach. Dla wielu uchodźców z Ukrainy, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości, potrzebna jest praca. To ona pozwala na moment oderwać się od strasznych myśli, a często i rozpocząć życie od nowa. Aktywizacja zawodowa Ukraińców może sprawić, że z gospodarczego punktu widzenia Polska bardzo na ich przyjeździe skorzysta. A co za tym idzie, skorzystamy my wszyscy. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.